Po debiucie małego, kompaktowego SUV-a Lexusa NX, marka Lexus musiała szybko też odświeżyć swojego większego brata, czyli Lexusa RX. I tak oto mamy czwartą generację mocnego konkurenta BMW, Audi czy Mercedesa. Z zewnątrz da się rozpoznać ostre kształty typowe dla wspomnianego NX-a. Z przodu, patrząc na przedni pas, widzimy od razu taki wielki grill, asymetryczną atrapę chłodnicy, która oddziela dwa przednie wielkie reflektory wykonane w technologii LED, właśnie z takimi charakterystycznymi paskami. Z boku widać olbrzymie, robiące wrażenia, naprawdę aluminiowe felgi oraz też linie dachu wraz z linią okien, które przekształcają się kończą się właściwie na słupku C i też podnoszą tą całą bryłę. Wewnątrz znajdziemy dużo elektroniki, dużo dobrych materiałów, wysokiej jakości materiałów premium, oczywiście będzie tam skóra, oczywiście będzie tam drewno, ale również będzie tam wielki wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala. Jest to coś dużego. Z zewnątrz wygląda jak 32-calowy telewizor, który Polacy kupują na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Co do silników, w gamie silnikowej znajdzie się 3,5-litrowa jednostka benzynowa o mocy 350 koni mechanicznych oraz hybrydowy zespół o łącznej mocy 300 koni mechanicznych.